Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Czarownice. To był ciepły, słoneczny dzień. Basia, Bartek i ich przyjaciele rozmawiali o czarownicach. Myślicie, że czarownice naprawdę istnieją? Zapytał Baltazar. I nocami latają na miotłach? Nie jestem pewien, wymamrotał Bartek. Bartek i Basia postanowili wrócić do domu. Wrócimy tu później. Może zobaczymy jakąś czarownicę, zaproponowała Biedronka. Zapakowali smakołykami koszyk piknikowy i wrócili na łąkę. Przez długi czas patrzyli w niebo, ale nic się nie wydarzyło. Chodź, Basia, wracamy do domu. Czarownice chyba nie istnieją. Ale Basia się zatrzymała. Bartek, właśnie słyszałam dziwny hałas zza drzewa. Bartek, liście się ruszają. Przestraszeni przyjaciele przytulili się. Nagle wyleciała czarownica. Bartek i Basia krzyknęli. Po chwili na niebie pojawiła się jeszcze jedna czarownica. Uciekaj, Bartku! Musimy się ukryć! Biegli najszybciej, jak mogli. Oboje ukryli się za krzakiem. Basia, szkoda, że nie ma z nami naszych przyjaciół. Wtedy na ziemi wylądowały czarownice. Zdjęły pelerynę i kapelusze, a potem się uśmiechnęły. Wasi przyjaciele tu są! To my, Matylda i Baltazar. Basia bardzo się rozzłościła. Naprawdę? Wy byliście czarownicami? Jesteście okropni. Bardzo się baliśmy. To miał być kawał, wyjaśnił Baltazar. Bartek też był wściekły. To był kiepski kawał. Pożałujecie tego. Przyjaciele ruszyli do domu. Teraz my im zrobimy kawał. Myślisz, że powinniśmy ich nastraszyć? Pewnie, powiedziała Basia. Mam pomysł. Matylda i Baltazar zostali na środku łąki. Co powinniśmy zrobić? Było im wstyd. Może to jednak nie był taki dobry pomysł. Bartek i Basia pobiegli do domu Biedronki i przebrali się za małe diabły. Założyli czarne stroje i czarne czapeczki. Dodali też małe rogi, żeby wyglądać dokładnie jak diabełki. Szybciej, Basiu! Niecierpliwił się Bartek. Widzę ich! Szybko wskoczyli za krzak i czekali, aż Baltazar i Matylda się zbliżą. Później wskoczyli i nastraszyli swoich przyjaciół. Pomocy! Diabły! I motyl i pszczoła krzyknęli. Teraz widzicie, jak to jest, gdy ktoś was wystraszy? Powiedział mały ślimak. Co? Czy to ty, Bartku? Zachowaliście się bardzo niefajnie. Niefajnie? Wasze czarownice były jeszcze bardziej straszne. Krzyknął Bartek. Nieprawda. Diabły były najstraszniejsze. Dość z tego! Powiedziała Basia. Skończcie tę głupią kłótnię. Bądźmy znowu przyjaciółmi. Obiecujemy, że nigdy już tego nie zrobimy. Ale wy też musicie obiecać, że nie będziecie nas straszyć. Masz rację. Zgodzili się pozostali. Chcecie przymierzyć diabelskie czapki? Zapytała Basia. Pewnie, a wy możecie przymierzyć kapelusze czarownic i posiedzieć na miotłach. Hurra, ale fajnie. Cieszył się Bartek. Latamy jak czarownice. Tak, zgodził się Baltazar. Jak prawdziwe czarownice. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Zamek z piasku. To był słoneczny, ciepły dzień. Bartek, Basia, Robert i Baltazar
Założyli kostiumy kąpielowe, wzięli łopatki, wiaderka i poszli na plażę budować zamki z piasku. Zobaczcie, jaki ogromny arbuz! Powiedział zaskoczony Baltazar. Weźmy go ze sobą. Na koniec dnia urządzimy sobie ucztę. Masz rację, Bartek. Zabierzmy go. Bartek, Basia, Robert i Baltazar ostrożnie toczyli arbuza. Ale gdy przyjaciele dotarli na szczyt górki, okrągły arbuz zaczął zjeżdżać ze stoku. Zatrzymajcie go! Krzyknęła Basia do przyjaciół. Robert wskoczył na arbuza, ale nie potrafił go zatrzymać. Maleńki żuk stracił równowagę i uderzył się w głowę. Soczysty arbuz toczył się dalej. Przyjaciele gonili go tak szybko, jak potrafili, ale owoc był dużo, dużo szybszy. Wtedy stała się rzecz okropna. Arbuz podskoczył do góry i rozbił się o ostry kamień. Nasz pyszny arbuz rozbił się na kawałki. O nie! Baltazar był bardzo smutny. Zamiast narzekać, po prostu go zjedzmy. Zaproponował malutki żuk. Przyjaciele usiedli na trawie i zaczęli zajadać arbuza. Opychali się słodkim owocem, aż ich brzuszki były pełne. Lepiej pośpieszmy się, bo inaczej zabraknie nam czasu na budowanie zamków z piasku. Basia, czekaj! Polecę z tobą! Powiedział Baltazar. Ja też! Dodał Robert. Ale ja nie umiem latać. Zostawicie mnie tutaj? Zapytał Bartek i zaczął szlochać. Zbudujemy trawę ze skórki arbuza. W ten sposób Bartek będzie mógł popłynąć z nami na wyspę. Zaproponował Baltazar. Przyjaciele wybrali 4 mocne kawałki skórki arbuza. Jeden dla Bartka, jeden dla Basi, jeden dla Baltazara i jeden dla Roberta. Maszty zrobili z gałęzi, a żagle z dużych liści. Gdy wszystko było już gotowe, opuścili małe łódki na wodę. Wiatr szybko poniósł ich w kierunku piaskowej wyspy. Hurra! Żeglujemy! Powiedział Bartek z radością w głosie. Przyjaciele dotarli na wyspę, mając jeszcze mnóstwo czasu na zabawę. Zobaczcie, ktoś się zbliża! Ma wiaderko w ręce! Rzeczywiście, w ich kierunku szedł uradowany żuk. Kim jesteś? Zapytała Basia. Jestem Michaś, piaskowy żuk. Mieszkam tutaj i właśnie miałem zbudować zamek z piasku. Naprawdę? Zapytał Baltazar. Możemy się przyłączyć? Oczywiście, że możecie. Pobawmy się razem. Powiedział z radością Michaś. W piątkę zbudowali ogromny zamek z mnóstwem tuneli, wież i mostów. Teraz potrzebuję już tylko flagi na szczycie. Powiedziała Basia i narysowała na liściu portret Michasia, a flagę zatknęła na szczycie wieży. Świetnie wygląda! Czy to oznacza, że to mój zamek? Zapytał podekscytowany Michaś. Po zachodzie słońca Basia i przyjaciele pożegnali się z Michasiem i wyruszyli do domu. Dobranoc, piaskowy królu! Krzyknęła Basia, machając na pożegnanie swojemu nowemu koledze. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Domek gwiazdki. Pewnego letniego wieczoru Bartek i Basia grali w karty w domku Biedronki. Nagle zauważyli jasne światło nad wzgórzami. Co to było? Zapytał Bartek. Wyglądało jak spadająca gwiazda. Spadająca gwiazda? Przyjrzyjmy się z bliska! Zaproponowała Basia. Bartek i Basia wzięli się za ręce i poszli w kierunku dziwnego światła.
Patrz, Bartek! Mały ślimak otworzył usta ze zdziwienia. Na szczycie wzgórza stał domek w kształcie gwiazdy. Skąd to się wzięło? Jeszcze wczoraj tu nie stał, szepnął Bartek. Zostań tutaj, powiem o wszystkim naszym przyjaciołom, powiedziała szeptem Basia i poleciała powiedzieć o odkryciu Baltazarowi, Matyldzie i Stasiowi. Gdy wszyscy przyjaciele dotarli na miejsce, ostrożnie zbliżyli się do osobliwego domku. Staś zapukał do drzwi. Świetlista dziewczynka pojawiła się w drzwiach. Miała długie włosy utkane błyszczącymi gwiazdkami i złote skrzydełka świecące w ciemności. Bartek odezwał się jako pierwszy. Kim jesteś i jak tu dotarłaś? Ale dziewczynka nie odpowiedziała. Możemy ci jakoś pomóc? I znowu żadnej odpowiedzi. Dziewczynka po prostu stała i nic nie mówiła. Dobrze, skoro nie chcesz nic powiedzieć, to nie. Wracamy do domu. Zaczekaj chwilę, powiedziała Basia. Może ona nie potrafi mówić. Nie potrafi mówić? Zapytali zdziwieni przyjaciele. Basia znalazła patyk i narysowała na piasku gwiazdę. Potem podała go dziewczynce. Nieznajoma wzięła patyk do ręki i zaczęła rysować. Mała harfa? Zapytała Basia, a mała dziewczynka kiwnęła głową. Zgubiłaś ją? Zapytała Matylda, a dziewczynka wskazała na okno. Wypadła przez okno. Dziewczynka ponownie kiwnęła głową. Nic tego nie rozumiem, mruknął Baltazar. A ja tak, powiedziała Basia. Ona mieszka w niebie, ale przez okno wypadła jej harfa. Przyleciała do nas, żeby jej poszukać. Pomożemy w poszukiwaniach, zaproponował Baltazar. Nie martw się, znajdziemy ją. Przyjaciele zapewnili dziewczynkę i poszli do lasu szukać instrumentu. Nie mogę jej znaleźć, powiedział zasmucony Bartek. Szukałem we wszystkich krzakach. Ja też jej nie znalazłem, a szukałem dosłownie wszędzie, dodał Baltazar. Rozejrzę się z góry, powiedziała Matylda i zatrzepotała skrzydełkami nad drzewami. Jest tutaj, tutaj, znalazłam ją, zawołała Matylda. A potem wyjęła złotą harfę z gniazda kanarków. Ostrożnie przekazała instrument małej dziewczynce. A ona poleciała z powrotem do domku i zamknęła drzwi. Wyjęła z włosów jedną z błyszczących gwiazdek i dała Matyldzie. To dla mnie? Zapytała zaskoczona Matylda. Dziewczynka kiwnęła głową. Potem usiadła przy oknie i zaczęła grać na harfie. A gdy grała, jej domek zaczął unosić się coraz wyżej i wyżej. Leci do nieba! Zawołała Basia z ogromnym zdziwieniem. Wkrótce domek był tylko jedną z gwiazd świecących na niebie. Szkoda, że musiała już lecieć, powiedział Staś. Matylda bardzo dbała o małą gwiazdkę. Trzymała ją w małej szkatułce i nosiła tylko w wyjątkowe dni. Za każdym razem przypominała jej o małej dziewczynce grającej w oknie na harfie, wysoko na niebie. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Latarnie. Świetliki mieszkały w małym, okrągłym domku, który zwisał z gałęzi drzewa na wzgórzu. Gdy obudziły się pewnego letniego dnia, odkryły, że ich domek bujał się jak ogromna huśtawka. Na zewnątrz jest burza, a wiatr kołysze naszym domem, powiedział jeden ze świetlików przerażonym głosem. Musimy go zatrzymać, bo zaraz spadnie na ziemię, zawołał drugi świetlik, ale było już za późno. Linka się zerwała, a dom świetlików zaczął spadać. Krzyknęły świetliki i uciekły przez okna, ile sił w skrzydłach. Nikomu nie stała się krzywda, ale domek był w rozsypce. Leśni przyjaciele przybiegli na miejsce, aby sprawdzić, co się stało.
Nasz dom jest zniszczony! Powiedział mały świetlik, rozpłakał się i przytulił do Basi. Zbudujemy wam nowy! Zaproponował Baltazar. Najgorsze jest to, że nasze latarnie też się rozbiły! Przyznał duży świetlik. Jako się posklejamy? Pocieszył go Bartek. Nie, Bartku, to niemożliwe. Musimy odwiedzić wielkiego latarnika. Tylko on może nam podarować nowe latarnie. Wyjaśnił mu świetlik. Kiedy wyruszamy? Zapytali pozostali. Zaraz. Świetliki ruszyły w drogę. Udanej podróży! Zawołali razem Bartek i Basia. Świetliki leciały przez 3 długie dni. Pierwszą noc spędziły pod kapeluszem leśnego grzyba. W czasie drugiej nocy znalazły schronienie w jaskini. Na trzeci dzień dotarły na miejsce. Dom latarnika wyglądał dokładnie tak, jak ich latarnie, ale był dużo, dużo większy. Latarnik powoli otworzył drzwi. Miał trudność z poruszaniem się, a jego srebrne skrzydła zwisały ze zgarbionych pleców. Miał długą czapkę i brodę aż do ziemi. Wyglądał jak czarnoksiężnik. Wejdźcie do środka, wymamrotał. Świetliki opowiedziały mu o tym, jak burza zniszczyła ich dom i wszystkie latarnie. To było straszne, tylko ty możesz nam pomóc. Dobrze, pomogę wam. Dostaniecie ode mnie nowe latarnie, ale musicie o nie dbać. Tylko wy w całym lesie potraficie rozświetlić ciemną noc. Latarnik wręczył każdemu świetlikowi nową latarnię. Trzymajcie mocno. Powiedział, po czym pomachał czarodziejską różdżką, by latarnie zapłonęły magicznym światełkiem. Jakie piękne! Dziękujemy! Obiecujemy, że będziemy się o nie troszczyć! Powiedziały świetliki i odleciały w stronę domu. Mieszkać, skoro nie mamy już domu? Pytały siebie nawzajem zmartwionym głosem. Ale nie musiały długo się martwić. Hej, hej! Chodźcie do nas! To jest wasz nowy dom! Zawołali Bartek, Basia, Baltazar, Matylda, Staś i pozostali leśni przyjaciele. Zbudowaliśmy wam nowy dom w tym drzewie! Powiedział Bartek. Zrobiliśmy też okna i drzwi, dodała Matylda. Wasz dom już nigdy się nie rozpadnie, przyznał z dumą Baltazar. Dziękujemy, dziękujemy, powiedziały zmęczone świetliki, po czym spięły się do swoich 15 łóżek i od razu zasnęły. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Morska przygoda. Pewnego letniego dnia biedronka Basia i ślimak Bartek znaleźli kolorową książeczkę. Było w niej mnóstwo zdjęć morskich zwierząt. Ryb i krabów. Było też dziwne zwierzę, którego Bartek wcześniej nie widział. To ośmiornica, ale też nigdy żywej nie widziałam. A może wybierzemy się nad morze? Zapytał uradowany Bartek. Bartek, ale my nie wiemy, gdzie jest morze. Już wiem. Zapytamy doktora Sowę. On wie wszystko. Doktorze Sowo, jak możemy dostać się nad morze? Musicie wybudować łódź i popłynąć strumieniem. On zaniesie was do rzeki, a ta prosto do morza. Bartek i Basia podziękowali doktorowi Sowie za radę i szybko zabrali się do pracy. Trzy pisklaki z radością pomogły im zbudować łódź. Przyjaciele wskoczyli na pokład. Strumień i rzeka ponieśli ich do morza.
Hurra! Zobaczymy morze! Wiatr pchał ich łódź w dół strumienia i rzeki. Nie minęło wiele czasu, gdy ich oczom ukazało się błękitne morze. Jesteśmy! Zawołał Bartek. Wyciągnął łódź na brzeg i przywiązał ją do palmy. Chodź, Basia! Zanurkujemy na samo dno morza! Pod powierzchnią wody przyjaciele zobaczyli mnóstwo różnych zwierząt. Zauważyli dużego kraba i popłynęli za nim na powierzchnię. Przepraszam, powiesz nam, gdzie możemy znaleźć prawdziwą ośmiornicę? Zapytała Basia. Złapcie się za moje szczypce, a pokażę wam małą wysepkę, gdzie ośmiornice lubią wypoczywać. Krab pokazał im, o którą wyspę chodzi, i odpłynął. Ośmiornica była dużo większa niż przypuszczali. Wystraszyli się jej. Bartek i Basia schowali się za dużym kamieniem. Wtedy ośmiornica wpadła na dobry pomysł. Pozbierała kamyki i zaczęła nimi żonglować swoimi ośmioma ramionami. Mała Biedronka i Ślimak wyskoczyli zza kamienia. Podejdźcie bliżej, powiedziała ośmiornica. Pokażę wam najładniejsze kamyki na mojej wyspie. Bartek i Basia szybko zaprzyjaźnili się z ośmiornicą i świetnie wspólnie się bawili. Musimy już wracać, powiedziała Basia. Do widzenia, miło było cię poznać. Pa, pa, odpowiedziała ośmiornica i każdemu dała po błyszczącym kamyku. Bartek i Basia wskoczyli do łódki i próbowali wiosłować, ale było im bardzo ciężko. Orety, nie zdołamy wrócić! Będziemy musieli wysiąść z łódki! Basia naprawdę się bała. Bartku, mówiłam ci, że nie powinniśmy oddalać się od domu. Basiu, miałaś rację! Ale wtedy kamień zaczął się ruszać. Czemu jesteś taki smutny, mały ślimaku? Zapytał kamień. Bartek roześmiał się. To nie był kamień, tylko żółw. Moje przyjaciółki, tęczowe ryby rozpoczynają długą podróż. Popłyną aż do źródeł strumienia. Z radością zabiorą was ze sobą. Bartek i Basia pożegnali się z żółwiem i usiedli na grzbiecie ryby. Wszyscy ruszyli w stronę domu. Zrobiło się już ciemno, gdy ryby dotarły w pobliże domku Basi. Bartek i Basia podziękowali rybom, a one odpłynęły. Widzisz, Basiu? Wszystko dobre, co dobrze się kończy. Zauważył mądrze mały ślimak. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Słoneczniki. Bartek i Basia zasadzili na wiosnę nasiona słonecznika. Podlali je i czekali na pojawienie się roślin. Kiełki zmieniały się w małe rośliny, a te w duże. Latem ukazały się przepiękne żółte kwiaty. Hurra! Zawołali przyjaciele, gdy ujrzeli piękne kwiaty. Bartek zauważył, że kwiaty układają się w jedną stronę o poranku, a w drugą po południu. Zobacz, Basia, odwracają głowy. Ponieważ zawsze chcą patrzeć na słońce, dlatego nazywamy je słonecznikami. Gdy słońce zaszło, słoneczniki opuściły głowy i poszły spać. Następnego dnia leśnych przyjaciół obudził krzyk przerażenia. Orety, co się stało z naszymi słonecznikami? Zapłakała Basia. Kto mógł zrobić coś tak strasznego? Szlochał Bartek. Ktoś podgryzł łodygi naszych słoneczników. Matylda polała łodygi świeżą wodą, a Basia owinęła je miękkimi źdźbłami traw. Wkrótce słoneczniki ponownie się uśmiechnęły. Przyjaciele spotkali się w domku Baltazara, by zdecydować, co dalej robić. Co my teraz zrobimy? Zapytał Bartek. Ktoś musi pilnować słoneczników w nocy. Ja będę pierwsza. Odważnie zaproponowała Basia.
Mała Biedronka ukryła się za krzakiem i uważnie obserwowała słoneczniki. Nie musiała długo czekać. Wkrótce pojawił się chomik i zaczął podgryzać łodygi. Basia wyskoczyła z kryjówki i krzyknęła: Sio! Zaskoczony chomik uciekł i tej nocy już nie wrócił. Następnej nocy słoneczników pilnowała Matylda, później Baltazar i Staś. Następnie przyszła kolej na Bartka. Mały ślimak usiadł cichutko za krzakiem, czekał i czekał, aż w końcu zasnął. Nie obudził go nawet chomik obgryzający łodygi kwiatów. O rety! Musiałem zasnąć i nie przypilnowałem słoneczników! Westchnął Bartek, gdy następnego ranka zobaczył smutne słoneczniki. Bartek spał, gdy chomik znów zjadał łodygi. Dlaczego jesteście tacy smutni? Zapytał doktor Sowa. Basia opowiedziała mu, co się stało ze słonecznikami. Powinniście porozmawiać z chomikiem. Poproście go, żeby nie krzywdził słoneczników. Zaproponował doktor Sowa. Tam jest! Śpi w krzakach! Bartek szepnął do przyjaciół. Hałas obudził chomika. Gryzoń przestraszył się przyjaciół, a oni jego. Nie musisz się bać. Chcemy cię tylko poprosić, żebyś nie zjadał naszych słoneczników. A co wtedy będę jadł? Zapytał chomik. Przyniesiemy ci mnóstwo jabłek i marchewek. Gdzie mieszkasz? Zapytał mały ślimak. Nie mam swojego domku. Odparł smutno chomik. Nie masz swojego domu? Powtórzył zdziwiony Baltazar. Zbudujemy ci dom. Przyniosła jabłka, Bartek nasiona, Matylda rodzynki, Baltazar liście mlecza, a Staś marchewki. Mój domek jest super! Powiedział radośnie chomik. Dziękuję, że przynieśliście mi jedzenie. Chomik nie musiał już zjadać łodyg słoneczników. Do końca lata kwiaty uśmiechały się do Bartka, Basi i ich przyjaciół. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Obrazek Bartka. W pewien pochmurny dzień Biedronka Basia wyciągnęła pędzle i farby. O, namaluję tęczę! Zdecydowała. Świetny pomysł! Zgodził się Bartek. A ja namaluję bukiet kwiatów! Oboje wzięli się do pracy. Basia starannie malowała kolorowe paski tęczy, a Bartek pracował nad swoimi kwiatami. Namalował 3 tulipany, dzwoneczek i stokrotkę. I jeszcze tylko wstążka i gotowe. Muszę się spieszyć, bo dzisiaj przychodzą do mnie Staś, Baltazar i Robert. Nagle Basia przewróciła szklankę, która stała na środku stołu, a woda zalała cały obrazek Bartka. Piękne kolory zaczęły się rozmazywać, a kwiaty straciły swój kształt. Basiu, zniszczyłaś mój obrazek! Przepraszam, nie chciałam, to był wypadek! Ale jest zepsuty! Nadąsany Bartek odwrócił się i wyszedł. Idę do domu! Bartku, zaczekaj! Spróbujemy go naprawić! Zawołała zasmucona Basia, ale ślimaczek nawet się nie obejrzał. Tymczasem chmury zniknęły, a na niebie pojawiło się słońce. Po powrocie do domu Bartek wysuszył swój przemoczony obrazek, ale nadal był pomarszczony i zaplamiony. Bartek przyglądał mu się ze smutkiem. Potem westchnął i rzucił obrazek na łóżko. Baltazar, Staś i Robert zaraz tu będą. Muszę posprzątać! Wkrótce pojawili się jego mali przyjaciele. Cześć, Bartku! Jesteśmy! Przynieśliśmy nasze karty! Wejdźcie do środka!
Ślimaczek zaprosił ich do środka i wszyscy usiedli przy stole. Baltazar potasował karty, Staś się rozdał i zaczęli grać. Robert szybko wypadł z gry. Gdy przechadzał się po pokoju, zauważył obrazek leżący na łóżku. Podniósł go i spojrzał na niego z podziwem. Wielkie nieba, Bartku! Jaki piękny! Sam go namalowałeś? Zapytał z zaciekawieniem. Bartek był zdziwiony. Tak, ja go namalowałem. Wszyscy zaczęli wypytywać Bartka. Sam na to wpadłeś? Pokaż nam, jak to się robi. Zapytał Staś. Jak sprawiłeś, że jest taki piękny? Zdziwił się Baltazar. Bartek wzruszył ramionami i odparł. Tak, to mój pomysł. To nic trudnego, zaraz wam pokażę. Wtedy do domu weszła Basia. Przyniosła duży talerz ciastek i nieśmiało podarowała je Bartkowi. Upiekłam je dla ciebie, Bartku. Przepraszam, że zniszczyłam twój obrazek. Pozostali spojrzeli na Bartka z zakłopotaniem. Wymamrotał Baltazar. Czyli to nie był twój pomysł? Masz rację, to był wypadek. Przyznał Bartek. Basia wylała wodę, wszystkie kolory się rozmazały, a kartka pomarszczyła. Wysuszyłem obrazek na słońcu i postanowiłem, że go zachowam. Dobrze, że go nie wyrzuciłeś. Mogę go zabrać? Ten piękny bukiet kwiatów będzie wyglądał wspaniale na mojej ścianie. Oczywiście, że tak, Robercie. Przepraszam, że się zezłościłem. Nie gniewam się na ciebie, Bartku. Przyniosłam mój rysunek z tęczą i chcę ci go podarować. Dziękuję, Basiu. Jest piękny. Zawieszę go na ścianie. Chcesz z nami zagrać? Zapytał Basię Ślimaczek. Chętnie! Zjemy razem wszystkie ciastka! Odparła uradowana Biedronka. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Przyjaciele. Był piękny, słoneczny dzień. Biedronka Basia przysiadła na oknie. Pora zjeść śniadanie, pomyślała. A później wybiorę się na spacer po łące. Postanowiła zabrać swoją taczkę. Ciekawe, czy będę mogła przewieźć taczką coś ciekawego? Zapytała samą siebie. Orety! Powiedziała Basia. Jaka wspaniała wiśnia! Idealna na obiad! Próbowała włożyć wiśnię do taczki, ale była zbyt ciężka dla małej Biedronki. Ale wtedy pojawił się Bartek Ślimak. Skąd ten smutek, Biedronko? Zapytał Bartek. Nie mogę włożyć wiśni do taczki! Odpowiedziała Basia. Nie płacz, pomogę ci! Powiedział Bartek, uśmiechając się. Oboje bez problemu unieśli wiśnie. Basia pojechała prosto do domu ze słodkim owocem. Teraz to Bartek wyglądał na smutnego. Nie chcesz się ze mną podzielić? Powiedział Ślimak i tupnął małą nóżką. Pomogłem ci! Basia zadrżała. Nie dostaniesz jej! Jest moja! Bartek był bardzo zdenerwowany. Oboje zaczęli się kłócić nad wiśnią. Jest moja! Jest moja! Krzyczała Basia. To niesprawiedliwe! Odpowiadał Bartek. Szarpali i ciągnęli wiśnie, aż pękła na dwie połówki. Bartek i Basia klapnęli na ziemię. Byli bardzo zdziwieni, gdy z wiśni wyczołgał się zielony robak.
Co zrobiliście z moją wiśnią? Narzekał. Ta wiśnia była moim domem, ale nie martwcie się, powiedział robak. Wiem, gdzie możemy ich znaleźć całe mnóstwo. Wy się najecie, a ja znajdę sobie nowy dom. Basia pomogła robakowi wdrapać się do taczki i wszyscy razem poszli szukać wiśniowego drzewa. Gdy dotarli na miejsce, zauważyli, że ziemia wokół drzewa usłana jest dojrzałymi czerwonymi owocami. Bartek i Basia rzucili się na nie. Robak szybko zasnął, gdy Bartek i Basia pałaszowali pyszne wiśnie. Czas szybko mijał. Było już bardzo późno, więc postanowili wrócić do domu, ale tym razem z dwiema wiśniami. Jedna dla Bartka i jedna dla Basi. Słońce już zachodziło, gdy dotarli do domu Bartka. Oboje wyjęli z taczki jego wiśnie i pożegnali się. Bartek wszedł do środka i przez okno pomachał Basi. Po dniu pełnym emocji Bartek szybko zasnął. Ślimak śnił o zabawie z Basią. Razem jedli tyle wiśni, że ich brzuchy w każdej chwili mogły pęknąć. Basia wróciła do domu i od razu położyła się do łóżka. Od tej pory Basia i Bartek byli najlepszymi przyjaciółmi.